Na Pomorzu odbył się pierwszy w historii turniej dyscypliny lacrosse. Jest to połączenie futbolu amerykańskiego i hokeja. W Polsce mamy już dwie amatorskie ligi, a w Gdańsku zawody zorganizował klub Korsarzy Gdańsk. Dziesięciu zawodników, jeden bramkarz, trzech obrońców, trzech napastników i trzech środkowych pomocników. Gracz jest wyposażony w ochraniacz na klatkę barki, opcjonalnie na ochraniacz na łokcie, obowiązkowo ochraniacz na dłonie, czyli rękawice. Wszystko związane jest to z tym, że w legalny sposób możemy zawodnika z piłką uderzać w rękawicę, która trzyma kij. Na całym świecie lacrosse jest uważane za najszybszym sportem na dwóch nogach. W Polsce się rozwija powoli, jest 10 drużyn. 10 drużyn jest podzielonych na dwie ligi, po 5 drużyn. My jesteśmy w tej drugiej lidze.